Pan Bóg wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił twego Pana Boga za piękną ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o twoim Panu Bogu, lekceważąc... Przynieśliśmy tu do ołtarza owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach, które najbardziej, najpiękniej. Szanowni Państwo, czcigodni księża, w imieniu Rady Sołeckiej i naszego sołectwa Wałdowo-Królewskie pragniemy prosić czcigodnych księży o poświęcenie tegoż cmentarza ewangelickiego, który posiada swoje początki około XIX wieku. Mieszkańcy wiedzą, co niektórzy, był on cmentarzem. Decyzją zebrania wiejskiego został odrestaurowany i z tego też powodu pragniemy bardzo prosić o poświęcenie tego obelisku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Apostoł Pański powiada, że wszystko ma być poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Posłuszni temu Słowu chcemy dziś ten cmentarz polecić ochronie i błogosławieństwu Bożemu. Wysłuchajmy Bożego Słowa. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Wspomnień o zmarłym tragicznie biskupie waszym kiedyś po święcie świętego Michała. A więc zazwyczaj jest to niedziela pierwsza w październiku. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Kościoła Zbawiciela, który mieści się przy ulicy Warszawskiej. Dzisiaj jest to plac Zbawiciela numer 1. Zapraszam chociażby na jutrzejszy koncert muzyki, który odbędzie się o godzinie 17. Z tej okazji, że jestem tutaj, chcę wyrazić słowa podziękowania poprzez małą, skromną, wydaje mi się, rzecz. Jest to róża lutra,
herb księdza doktora Marcina Lutra. Cały nasz kościół przygotowuje się do tej okrągłej rocznicy 500-lecia święta reformacji. Niech mi będzie wolno wręczyć róże Lutra panu Lutowi, jak również panu sołtysowi. Przez Słowo Boże i modlitwę zostaje powierzony Bogu, Jego ochronie, ten cmentarz po renowacji. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty niech błogosławi to miejsce, aby Słowo o Zmartwychwstaniu było zwiastowane z wielką mocą i pocieszało wszystkich, którzy to miejsce odwiedzać będą. Amen. Modlę się za wszystkich zmarłych, szczególnie tu spoczywających, których wiarę jedynie Bóg znał i o których zawsze Matka Kościół pamięta w modlitwach. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nimi. Miłuj się nad nimi. Chryste, który przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś utracone życie wieczne, zmiłuj się nad nimi. Miłuj się nad nimi. Panie, który przez swoje wejście do chwały otworzyłeś wszystkie chleba, wieńca dożynkowego, jakże i tego cmentarza ewangelickiego. Podziękujmy tak, jak to potrafimy, oklaskami. Szanowni Państwo, jak zwykle wiadomo, jest to uroczystość, która zdarza się raz w roku, więc jak zwykle staraliśmy się zaprosić część władz samorządowych i chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie przywitać pana przewodniczącego Rady Gminy, pana Józefa Hendrycha, pana wójta gminy, pana Radosława Ciechackiego, panią sekretarz, panią Dorotę Kraska-Wadych, mieszkanka Wałdowa, z czego jesteśmy zadowoleni zresztą, panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, panią Dorotę Ratajczak, panów radnych, pana Marka Kuśmierka z Gdzina oraz pana Szymona Dunala z Dąbrowy Chełmińskiej, no i oczywiście szanownych państwo, bo cóż to by było, jakby byli tylko goście. Miło mi państwa widzieć. Powiem króciutko tylko, jak będziemy się gościć. Spotkaliśmy się tu dzięki Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń w Wałdowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz OSP Wałdowo-Królewskie. Panie nam przygotowały posiłek. Jakiś za chwilę, gdzieś o godzinie 16.30, 17.00 będziemy mogli się częstować. Gotuje się, tak, gotuje się. Proszę Państwa, jak zwykle powiem pokrótce tylko, cóż w tym roku było.
Była sołtysiada, proszę Państwa. Kto z Państwa, nie wiem, słyszał, widział, czytał gazetę? Szanowni Państwo, bardzo serdecznie z zaproszonymi gościami dziękujemy za to zaproszenie. Ja króciutko zacznę od tego cmentarza ewangelickiego, bo dzisiaj o nim wiele było powiedziane, ale nie było powiedziane szczególnie o tych, którzy się przyczynili, że dzisiaj to święto mamy. Bo oczywiście ustawa o cmentarzach mówi, że to na gminie, na Radzie Gminy spoczywa ten obowiązek opieki nad miejscami pamięci, ale bez mieszkańców Wałdowa, strażaków, bez pana sołtysa to by było niemożliwe. Także za to wam serdecznie dziękujemy, bo rzeczywiście niedużym nakładem pracy przy pomocy mieszkańców pana Marka Kuśmierka udało się to miejsce pamięci, pamięci naszej miejscowej odtworzyć, odrestaurować i dzisiaj w gronie czcigodnych księży poświęcić. Za to wam serdecznie jeszcze raz dziękuję i brawa dla tych, którzy się do tego przyczynili. Druga część naszego dzisiejszego spotkania dotyczy dożynek. Rzeczywiście rok 2015 specyficzny, piękne, upalne, gorące lato. Jednakże jeżeli chodzi o rolnictwo, ogrodnictwo, bo też to jest święto przecież nas wszystkich, działkowców, mieszkańców wsi, mogło być różnie. Dziękujmy za to, że ten chleb jest. Może rzeczywiście czasami jest go za dużo i go troszeczkę marnujemy, ale prośmy, żeby go nam nigdy nie zabrakło i żeby pogoda nie była tylko gorsza. Zawsze jest tak, że coś nas omija, ale coś innego przychodzi. Inne lata walczyliśmy z powodzią, w tym roku walczymy z suszą. Jednakże zaczynają się kolejne lata zbiorów, kończy się wegetacja tego roku. W pola wjeżdżają już rolnicy i będziemy upraszać, żeby przyszłoroczny chleb nam, dla przyszłorocznego chleba dla nas wszystkich nie zabrakło. I z tego miejsca życzę wam wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, dotarł już do nas pan, widziałem gdzieś przed chwilą, pan Krzysztof. Za chwileczkę przygotuje się i myślę, że tu pokaże nam jakieś swoje występy artystyczne, jeśli chodzi o muzykę i śpiew, rozumiem. Które panie były na Dniu Kobiet, to pamiętają oczywiście. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, po tym koncercie będziemy mieli poczęstunek. Nie będę zdradzał, co panie przyjechałaś w świat, z tobą cygańska brać, a ja na gitarze słyszysz jak dziś. Ludzie patrzą na cygana, podziwiają jego grę. Ty mi szepczesz, ukochany, a ja o tobie marzę się. Z tobą odwieszać sen, dla ciebie śpiewać sen. Pani dyrektor, bo wiesz, zaśpiewa coś ze mną dzisiaj, z takiej postaci. Zobaczmy, jest piękny utwór, mały biały dom. Z tobą odwieszać sen, dla kucharki śpiewać też. A cygan musi grać, co wieczór jak dziś. Tak jest, Państwa, na dancingu tańczą goście. Pani, kolejny utwór, ten na pewno znamy. Witam Panią bardzo serdecznie. Pani zaśpiewa ze mną? Proszę Państwa, można śpiewać, kiwać się jak na Oktoberfest, prawda, w Niemczech, ale dzisiaj jesteśmy w Wałdowie Królewskim. Dobrze? Gdybym miał gitarę, może wójt podejdzie. Gdybym miał gitarę, to bym na nie grał. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. A
wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miała, mam. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał. I teraz zapraszam serdecznie pana wójta. Laj, la, 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 la. Nie, nie, nie. Laj, la, nie tańczyć, druga zwrotka. Ja nie znam. No to będzie o wójcie. Wódź i ja cię palę. I tego drugiego też. Ale szalu, szalu wielkiego. O pani w czerwonych włosach zapraszam serdecznie. Ale szalu, szalu wielkiego ledwie co żyje. A wszystko w te czerwone włosy, gdybym ja je miał. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał. Serce duszę bym dał. Mówią o mnie głupiś, bo nie, ale co? Mam biały domek, co noc mi się śni. W małym białym domku jesteś miła ty. Co noc mi się śni, w małym białym domku jesteś miła ty. Śmiać się można, żartować też. Ja dobrze wiem, że zakochałaś się. Mały biały domek, co noc mi się śni. W małym białym domku jesteś miła ty. Co noc mi się śni, w małym białym domku jesteś miła ty. I teraz pierwszy raz to zrobimy. Śni, w małym białym domku jesteś miła ty. Tu powinniśmy tańczyć przy grywce, prawda, tej harmonii. Ale proszę państwa, najważniejsze, że harmonia jest w gminie Wałdowo-Królewskiej. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Cały szybko i na Melwi świąta.
wszystkie panie, które dały się pod sobą. Prawda, pani Boże, ja panie Boże. Do pani jeszcze przyjdę. Żeby pani się nie bała. Teraz się rozda pani. Jestem na kablu teraz, jak więc troszeczkę mało, no, no, ale jest. O! Zapraszam, zapraszam. Pani, może ja do pani. I o, wtedy pani będzie moją obiektem. Ty jednak umiesz w życie grać, świat z przymrużeniem oka brać. Gdy trzeba i nie trzeba, pójdź się śmiać. I jak przegłuszy żyć, zmieniać zdanie. Bo z tobą można konie grać. Nie? Jestem przyjezdny tutaj. Tańc? O, może razem wracać. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się. Nic mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty, tylko powiedz, że to właśnie ty. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się. Nic mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty, tylko powiedz, że to właśnie ty. No proszę państwa, ja tutaj wrócę dzisiaj tak pocałowany, to pani też przyjdę. A pani nie muszą się bać. Ty umiesz zawsze wyjść na plus. I wiecie znaleźć szczęścia ud. Bez końca, gdy się zdarzy jakiś cud. No i znów mam kabel i do pani nie dojdę. Widzi pani? Ty umiesz zawsze być na plus. I wiecie, ją spostrzegłem. Z początku minę miała. No ja i na to. I to i owo, i to i owo. I to i tam. Daję wam słowo, przyjemność mam. Więc ja i na to. Śliczna panienko, choć usiądziemy sobie nad rzeczką i popływamy łódką sportową i będziemy robić i to i owo. I to i owo, i tu i tam, daję wam słowo, przyjemność mam. A gdy panienka do łódki wsiadła, ruszyłem wiosłę, ona wypadła. Nogami w górę i głową w dół i zobaczyłem i to i owo, i to i owo. I tu i tam, daję wam słowo, przyjemność mam. A że ja jestem chłopak morowy, więc wydobyłem dziewczynę z wody. Wszystko jej zmokło, daję wam słowo, nawet jej zmokło. I to i owo, i to i owo, i tu i tam. Daję wam słowo, przyjemność mam. Ponieważ była pora majowa, dziewczyna wszystko suszyć gotowa. I suszyliśmy, i to i o. I zobaczyłem, i to i o. I to i o, i tu i tam. Daję wam słowo, przyjemność mam. Co ja się przy tym napracowałem, to też zapłatę ja otrzymałem. Wszystko mi dała. I to i o. Oj, robiliśmy. I to i o. I to i o. I to i da. I to i da.
tak daję wam słowo, przyjemność mam i to i owo, i tu i tam. Słowo mam, przyjemność mam, prawda? Daję wam słowo, przyjemność mam. No, proszę państwa, dziękuję serdecznie. No chyba, że co, jakieś są jeszcze, prawda? Są jeszcze jakieś, czy pani... Czy pani chce? Dlatego muszę poznać prośbę. Bo jeśli chodzi to i owo, to... Nieciekawie. Tak, bardziej tam niż tu. Dobrze, no to proszę państwa, no to oczywiście, że wykonam, jak najbardziej. Tak więc, to jest tak, proszę państwa, wszystko przygotowane. Muszę tak zrobić, żeby któraś z pań zaśpiewała ze mną, prawda? A czy, z której strony? Z której? No zależy co. Pani przyjdzie? No, zapraszam. Dobrze. Ale co piła? A pani piła? Nie, nie. Jeszcze. A jak by piła? Proszę. Jeszcze nie. Gdzie jest? Sorry. Ja będę śpiewał o tej dziewczynce, a pani o myśliweczku. Nie? Dobrze. Chyba jest wam wszyscy razem. Uwaga. Szła dziewczynka do laseczka, do zielonego. Aha! Do zielonego. Aha! Do zielonego. Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego. Aha! Aha! Bardzo szwarnego. Aha! Bardzo szwarnego. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem... Pani poproszę z drugiej strony, a pani podejdzie. Co kocham ją? Dziewczynka do laseczka, był upalny dzień, był upalny dzień, był upalny dzień. Dole płynie sobie rzeczka, wykąpię się, wykąpię się, wykąpię się. Północy zawiało, majteczki porwało, dziewczyna w buchczach, tam byli chłopaki, z północy zawiało, majteczki porwało, dziewczyna w buchczach, tam byli chłopaki. Czekaj, nie chodzi. Sama. Nie? Serio? A fartuszek poprawiłam. Laj, 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 laj.
Dziękuję serdecznie. Nie no, to Wałdowo jest rozśpiewane. Naprawdę, Wałdowo jest rozśpiewane. Przepraszam, której? No to... Ja też gdzieś tam jest. Nie przyszła, bo ja zawsze o 8.30 przychodzę wcześniej, pół godziny, a o 9.00 już nie ma jej, nie? Dobrze Państwa, ale jeszcze jeden utwór. To będzie utwór dla Pana. Proszę Pana. Utworek dla Pana. O 23.00. To tak będzie. Szanowni Państwo, już późno. Do śpiewania? Nie? 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 Znają nas krajki i koty w zaułkach, letnią nocą lubimy włóczyć się. Łatwo nas gubić i łatwo odszukać, śmiech przed nami biegnie i muzyki śpiew. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoko wino, sączyć będziemy aż do dnia. I dzień przeminął, czerwone wino będziemy sączyć aż do dna. To ja rozumiem, że tak będzie. To wcale pan nie musiał tej prawdy mówić. To widać w oczach i radości, która emanuje od każdego, proszę Państwa. To widać. Dobrze. Od pani też. No. Nasze piosenki zbieramy z ulicy. Mieszkańcy, żeby mieszkańcy mogli podziwiać zdolności artystyczne. Może zostanie z dupę. Co jest? Rewiza! O, wszystko brawo przyprowadzony. Szybko, a kto zgadł? Kto tam zgadł? Pani Tereniu, bardzo proszę, zapraszam. Wszakże pani jest mieszkanką Dąbrowy Chełmińskiej. My nic nie mamy do. Proszę państwa, pamiętajcie, co jest rysowane, bo to będzie też się wiązało z następną zabawą. Pani Tereniu, bardzo proszę teraz pani. Ja nie umiem rysować. To można pokazać. Można pokazywać albo rysować. Ty będziesz rysowała za mnie, co? Ja tak ładnie umiesz rysować. A co? Ale pani musi pomyśleć. Bo to nie jest dzieci. Żeby nikt nie wiedział. Coś o Wałdowie. Coś się tworzy. Już dwie kreski są. Boczkiem pani Tereniu, proszę. Jakieś okienko, ptaszki w okienku. O, chyba wiem, co to jest. Koła. Chyba związane z dzisiejszym dniem, co? O, mam rację. No i co? Czy już państwo wiecie, co pani Terenia tworzy? Proszę, ale nie wiem, czy... O! Brawo! Ale to jest w rodzinie, to się nie liczy. Tak? Cmentarz? Tak, cmentarz. Brawo, cmentarz. Zapraszamy pana. Kaczora, straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich, leśnictwa i wielkiej czystej. Z Doliny Mgieł płynie szybki internet. A łysy z Dun to przystojny i bardzo wesoły chłopak. Najlepsza wioska, tworząca jedną rodzinę, usytuowana jest właśnie w gminie Dąbrowa Chełmińska. Dziękujemy. Proszę państwa, większość słów to są wasze słowa. My dodałyśmy tylko takie słowa jak to, gdzie, od, którzy, płynie, tworząca jest w gminie Dąbrowa Chełmińska. To są... Sensacje XX wieku.
troszkę tak, jakbym brał w tym udział. A ręce mi się kleją od tej poli normalnie. Prezes Jarosław Kaczyński ma rację. No, był za mało. Ja bez nim nie potrafię żyć i chyba zacznę ostro pić. Jak ona nie pokocha mnie, to ja chyba zabiję się, bo w moim sercu jest Agnieszka. Ona to nie daleko mieszka, o, taka seksowna zmiana. Codziennie dla mną je banana, bo w moim sercu jest Agnieszka. Przytulić do niej kiedyś się, Agnieszka nie wie o tym, że ja pod nią boję się w niej. Może pomoże kiedyś mi, bo mam z nią erotyczne sny. Bo w moim sercu jest Agnieszka, ona tu niedaleko mieszka. Taka seksowna roześmiana, co dziś nie rano je. Co jest?